serdecznie w Kamieniu Rzeźby Polskiej. Tak wspaniały dzień. Prawdziwa złota polska jesień. Chyba opatrzność nam sprzyja, że na tą wyjątkową okazję otrzymaliśmy taką kondycję słońca i naturalnego ciepła. Jestem szczerze zaszczycony, że możemy gościć panią Beatę Czapską, galerii Oranżerii na Centrum Rzeźby Polskiej oraz jej przyjaciół, rodzinę, no i wszystkich koleserów dobrej rzeźby. Wystawa pani Beaty Czapskiej Podróże Rzeźby w Szkice to bardzo ważne wydarzenie w tegorocznym sezonie artystycznym z kilku powodów. Po pierwsze, pani Beata stała się od kilku lat stałą rezydentką Centrum Rzeźby Polskiej w Wolomsku i na trasach swoich wędrówek artystycznych między Paryżem a Warszawą nie zapomina o nas i bywa tutaj, realizuje swoje prace, jest zawsze naszym sympatycznym gościem. Po drugie, pani Beata jest autentyczną pasjonatką rzeźby. Chociaż z wykształcenia jest architektem, jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ale jednocześnie była bardzo solidną edukację artystyczną w Paryżu, Koło Nacjonalnego Arts, a również pracował mistrza René Cotula. I ma, tak jak mówię, głęboką motywację czy prawdziwą pasję do rzeźby tradycyjnej, ale takiej w najlepszym wydaniu. Nawiązuje bardzo poważnie do tradycji akademickiej, którą cechuje nie tylko walor formy, ale również doskonała technika, warsztat. Swobodnie porusza się w różnych mediach. Głównie pracuje w szlachetnych materiałach, ale również niektóre prace wykonywane są w drewnie. Tak jak mówię, zajmuje się pani Beata głównie animalistyką, ale nie tylko. W jej twórczości spotykamy także wspaniałe portrety o bardzo czytelnym rysunku psychologicznym oraz wspaniałe florystyczne, takie związane z biologią formy. Wszystko w ogóle, cała ta twórczość jest przesycona jak gdyby taką melodią form, które oddane są z całą rzetelnością akademickiego warsztatu, tak jak mówię, z takim akademickim filmem, co nadaje tej rzeźbie bardzo, bardzo szlachetną jakość. Thank you.
zupełnie, wiesz. And whoever is